chciałem napisać, że nie zostało mi już wiele czasu. Ale skąd ja mogę wiedzieć, ile mi go zostało? I na co tak naprawdę warto go mieć? Napisałaś, że przez 11 lat tak się męczyłaś, nim przyszło wytchnienie wraz z całkowitą utratą zaufania do siebie. Choć to szmat życia, to finalnie jest to pocieszające. Jest. Bo jest finał. Zadziwiłem się wczoraj, widząc, że obraz siebie, jaki mnie pociąga, nie jest tym, do którego zdaję się zmierzać. A odpycha mnie nadal ten, do którego jakbym się przybliżał. Świadomie. Z wyboru. Jakby wbrew sobie i na ile to możliwe w wolny sposób.
rozumiem i czuję, że nie da się stać tak w rozkroku. Choć w sumie się da. Tylko to chyba najbardziej przykra z opcji. Gdzieś za tym nadal odpychającym obrazem siebie przeczuwam coś, co w sobie samym najbardziej polubię. I że i tam odnajdę to, co mnie dziś w codzień niewybieranym obrazie siebie przeczuwa.